Rivier znów to zrobił. Tym razem popełnił ostateczny soundtrack dla wampira wiktoriańskiej epoki. Śmiem twierdzić, że każda gra w ostatnich latach zyskuje, gdy zostaje przyozdobiona pomysłowością Francuza. Koncept prosty, wiolonczela i industrialne syntezy. Wykonanie mistrzowskie. Wystarczy chwilę pograć, by zrozumieć, że jest to opowieść w mroczny sposób romantyczna. Dualizm zbity w doskonałym miejscu. Główny bohater jest wyobcowany w podwójny sposób. Swoją naturą i przemianami zachodzącymi w otaczającym go świecie. Olivier zadecydował, że nic tak tego nie odda jak połączenie subtelnego brzmienia udręczonej wiolonczeli z nowoczesnymi i pozornie nieprzystającymi syntezatorami. Postępujący rozwój technologiczny tamtego okresu historycznego wraz z odczłowieczeniem społeczeństwa doskonale odnajduje się w zapętlonych, odbijających się sztucznymi echami warstwach industrialnych. Sama narracja w muzyce waha się między tkliwymi arpeggiami na wiolonczeli, a bardziej jednostajnymi uderzeniami przywodzącymi na myśl mechaniczne odgłosy pierwszych faktorii. Mrok jest w piękny sposób namalowany różnorodnymi barwami. Znajdziemy na soundtracku zarówno kompozycje zawiesiste niczym londyńska mgła, jak i rzeczy niemalże sakralnego kalibru. Wielofacetowość pojawia się także w instrumentarium, ponieważ dominacja syntezatorów i wiolonczeli została przełamana fletem poprzecznym, dulcimerem i pianinem. Znajdziemy tu parę perełek, a najbardziej oddającym ducha soundtracku jest Twisted Tango. Doskonała kompozycja z pazurem, lub raczej wampirzym kłem, w intensywny sposób narasta wśród szaleńczych tonów, a główny motyw melodyczny zaczęty na wiolonczeli w finale przepuszczany jest przez drapieżną syntezę, gdy w tle przygrywają werble, klawesyn i cała masa selektywnie odbieranych instrumentów. Jest to jeden z tych albumów, które należy przesłuchać niezależnie od tego, czy zamierzacie grać wampira. Dlatego też liczę na wasze wrażenia pod tą recenzją.